Adrian Zandberg, lider partii Razem, przyjechał we wtorek do Piły, by promować kandydatów swojej partii. Mówił o potrzebie zmian w samorządach i piętnował patologie, jakie się zdarzają. Jest niejedno miasto w Polsce, którym trzęsie tak naprawdę lokalny, bardzo zamożny biznesmen. Jest niejedno miasto w Polsce, w którym samorządowcy są od niego na różne sposoby zależni. Jest też całe multum takich historii, w których jakiś przysłowiowy damski bokser zna się z milionerem spod celi, a potem dziwnym trafem staje na czele władz samorządowych. Stąd m.in. decyzja, by partia Razem wystartowała w tegorocznych wyborach samorządowych. Swoich kandydatów wystawi jednak tylko do sejmików wojewódzkich. Liderem pilskiej listy został Kamil Bocian. Chce on, by w instytucjach samorządowych całkowicie odejść od umów śmieciowych, a także podjąć walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Chcemy w naszym programie zagwarantować dojazd PKS-em do każdej wsi sołeckiej. Chcemy doprowadzić do tego, żeby do każdego miasta powiatowego docierała kolej. Partia Razem zamierza także walczyć w sejmiku z dyskryminacją osób ze środowiska LGBT, kobiet, mniejszości etnicznych i narodowych. Adrian Zandberg zaznaczył, że na listach ugrupowania Wielkopolsce znajdą się przede wszystkim aktywiści, działacze społeczni, ludzie zaangażowani w różnego rodzaju ruchy społeczne.